ta biała sala, która jest dzisiaj pokazywana w Urzędzie Miejskim, ta biała sala, w której jakoby ten koncert Panie Dziejku się odbył, jest wymyślona przez Andrzeja Witowskiego, prezydenta miasta Poznania, najwybitniejszego powojennego prezydenta miasta Poznania, melomana i działacza muzycznego, który jako prezydent miasta kultywował tradycje muzyczne, wybrał po prostu tę salę, no bo najbardziej reprezentacyjna, najładniejsza, no to artystyk, fizyk, może ta dobra, biała sala, ta będzie salą chopinowską. Zresztą w tej chwili bardzo zdepresjonowana, bardzo jej charakter został ograniczony. Także proszę Państwa, jak się na to patrzymy? Domniemany koncert Fryderyka Chopina w Poznaniu właśnie w październiku 1828 roku to jest piękna legenda. Miła, sympatyczna, fajna legenda. Nie ma sensu jej niszczyć. Po co? Wszystko, co służy rozwojowi kultury, powinno być kultywowane i rozwijane. My swoje wiemy, ale dajmy sobie spokój. No dobrze, w porządku. No, dobra. Ale nie rozkręcajmy tego. Bo po co? Spacerowniku po Poznaniu niedawno wydane znowu czytałem o wspaniałym koncercie, na ręce mi opadły. Także proszę Państwa, niektóre rzeczy nie są w stanie się przebić, nie ma siły. Do niektórych to nie dociera, tak jak nieszczęsne jedyne zwycięskie powstanie wielkopolskie. Zwiększowaniu sił nieczysta. Kto idiota wymyślił ten slogan, to nie wiem. Ale mniejsza z tym. Także proszę Państwa, ten jego pobyt na pewno był. Chopin w tym czasie był w Poznaniu. To się zgadza, tu nie ma dyskusji. Był rzeczywiście. Spotykał się, kręcił, włóczył się tymi uliczkami z różnymi ludźmi, wszystko było okej. Potem oczywiście wrócił do Warszawy, wszystko wróciło do normy. Mija rok. Fryderyk krąży w Krakowie jest, wyjeżdża znowu na Morawy, tu, tam, siam, owam. Jesień 1829 roku. Koniec października. Chopin przyjeżdża do matki chrzestnej do Strzyżewa. Ona z kolei pakuje go do bryczki i jedzie do Antonina. Zaczyna się, proszę Państwa, 10 dni Chopina w Antoninie. Nie tak jak Gustaw Wojanowski napisał tydzień w Antoninie, bo on był 10 dni, nie tydzień. I co się w tym czasie działo? Proszę Państwa, na pewno ten trzon rodziny był. Obydwaj gospodarze byli, czyli Antoni, księżna Luisa, obydwie córki, Elisa i Wanda. Od czasu do czasu z Berlina dojeżdżały chłopaki, bracia obydwu dziewczyn. No i w tym czasie tak, polowano, rzeczywiście polowano w lasach przygodzickich, wbrew pozorom to chuchro potrafiło strzelać i to nieźle. Chopin był niezłym strzelcem. Muzykowano. No to już sprawa jest dyskusyjna. Był na to czas, można się było naprawdę tym zająć. No i Chopin już trochę komponował tam. Właśnie w Antoninie. Miał tyle czasu, że mógł usiąść tam szybko. Naszlicował przede wszystkim jakieś tam ćwiczenia dla obydwu księżniczek, które potem zostały zapisane jako jeden z opusów. No i oczywiście główny temat polonez antoniński, opus 6. Ten charakterystyczny, bardzo polski, do którego później Chopin w Warszawie dopisał piekielnie nudną introdukcję, której nie da się odciąć od głównego tematu, tego podrywającego, takiego charakterystycznego. Polonez na fortepian i wiolonczele. Fortepian, wiolonczela. Chopin, Radziwiłł. Czyli widać od razu, o co tu chodziło, jaki był podział artystów i instrumentów. No i rzeczywiście ten temat tam powstał. Ale że z natury człowiek złośliwy, znaczy słucham, tu słucham, tam słucham. Ten polonez wbija się normalnie w pamięć, kojarzy się z Antoninem, z charakterystycznym pałacem. Tylko kiedyś usłyszałem rondo z koncertu potrójnego Beethovena. I kurczę, skąd ja to znam? Proszę Państwa, Chopin to był młody chłopak, który chciał dziewuchom zaimponować. Miał dwie dziewczyny przed sobą, mógł rozwinąć swoje talenty, był lepszy w muzyce od nich, więc mógł jak najbardziej tutaj, jak on pisał do Tytusa Wojciechowskiego, jak ładnie było paluszki ustawiać obydwu dziewczynom. Elisa akurat była w strasznym zawodzie w kontaktach z Wilhelmem I. Wanda była od niej młodsza, jeszcze była bardzo ciekawa świata, obydwie rysowały ładnie. W każdym bądź razie tych 10 dni minęło mu jak z bicza strzelił, był bardzo, bardzo zadowolony. Naprawdę, pasowało mu to. Teraz się to Radziwiłła przekonał, teraz już było okej. Żałował potem, że musiał wracać do Warszawy. że namawiali mnie, żebym został, ale niestety musiałem wracać, no bo koncert Emol czekał na, ten dyplomowy czekał na stole do kończenia. No i wiadomo, najpierw powstał koncert F-moll, potem E-moll. Trzeba było wracać do Warszawy. Jeszcze w międzyczasie ściągnął niektóre partytury z Warszawy, które potrzebował do zaprezentowania gospodarzom w Antoninie. W międzyczasie jeszcze trio opus 8 zadedykował Radziwiłłowi, czyli tam no trochę wazelki mu tam podrzucił. Liczył na więcej niż dostał, ale to już była inna rzecz. I znowu, proszę Państwa, kolejny strzał między oczy. Mianowicie my ciągle Chopin. Znowu przypominam, on wtedy był znany tylko w Warszawie i w najbliższych ulicach. Wtedy. Obydwie dziewczyny, które tam były, Wanda i Elisa, pisały do swoich przyjaciół listy. W tym samym czasie, kiedy on tam był. Do Dresdna, do Berlina. Wymieniały... No życie toczyło się w pałacu normalnie, jak każdej rodzinie. Proszę sobie wyobrazić, ani jednym z tych listów nie ma wzmianki o tym, że jakiś Chopin u nich jest gościem. Ani słowa. I nagle się okazuje, że był jednym z wielu życzliwie, sympatycznie przyjmowanych gości, ale nikim nadzwyczajnym. Nikim nadzwyczajnym. Jemu to imponowało, jemu to pasowało. On się tu czuł rewelacyjnie, a dla nich był grzecznie, kulturalnie, sympatycznie przyjmowany, było bardzo miło, fajnie, ale był jednym z wielu. Przede wszystkim był tylko muzykiem, tylko pianistą. Przypomnijmy sobie, Helena Modrzejewska wychodzi za Karola Chłapowskiego i jest głos taki, że Chłapowski popełnił mezaniazm, bo się z aktorką ożenił. Dzisiaj byśmy o Chłapowskim nie wiedzieli, że gdyby nie to, że był mężem Modrzejewskiej. To była inna epoka, zupełnie inne czasy, inaczej na tę sprawę patrzono. On był tylko artystą, był rzemieślnikiem. Pisał, bo tak ukazano, grał, bo mu za to płacą. Dzisiaj imponuje kontakt z artystami, ale nie wtedy. To były inne czasy, inna sytuacja. Proszę Państwa, to jest coś takiego charakterystycznego dla ludzi, którzy nie do końca czują się dowartościowani. Widać to wyraźnie w zachowaniu Chopina i widać to w zachowaniu chociażby Wojciecha Kossaka, w zachowaniu Jana Matejki, że oni, będąc rzeczywiście wielkimi w tym, co robią, czuli się jakby tacy stłamszeni i niżej wobec tak zwanych wielkich tego świata. W pamiętnikach Wojciecha Kossaka, napisanych rewelacyjnym językiem, widać, jak mu to imponowało i pasowało, że są na polowaniu z cesarzem Wilhelmem II, nagle hrabia taki oto ataki, woła Hercog Kossak, co mówią. No i oczywiście Kossak tu galopkiem zapiernicza do cesarza, czas melduje się, jest dobrze z pozycji. W końcu oficer rezerwy, potem przeszedł do służby na dworze Franciszka Józefa. Po paskudnej mowie antypolskiej Wilhelma w Malborku. Ale jemu to wyraźnie imponuje. Hrabia go wzywa. On jest na salonach pomiędzy hrabiami, książętami i tak dalej. Jemu to pasuje. On się w tym ciepełku grzeje. Jemu to leży idealnie. To samo trochę było i z Chopinem. On to lubił. On się cudownie czuł właśnie w tym środowisku. On w ten sposób się dowartościowywał. Ale nie do końca był świadomy, że oni w dalszym ciągu traktują dobrze, ale pomalutku. Także to są aspekty sprawy, na które dzisiaj trzeba patrzeć z perspektywy. Nie ten jest dobrym historykiem, kto zna kupę dat, faktów i informacji o wojnach czy gospodarce. Bo to jest encyklopedysta, kto tak podchodzi. Dobry historyk stara się myśleć tak jak ludzie w danej epoce. I wtedy on rozumie, dlaczego oni się tak zachowywali, tak reagowali, tak działali. Ale do tego trzeba trochę poczytać, wiedzieć, mieć trochę wyobraźni. Dopiero wtedy można powiedzieć, że jesteś dobrym historykiem. Bo klepać daty, fakty, nazwiska to można odpuść. Ale trzeba umieć wejść w epokę, zmienić otoczenie, umieć pogadać z ludźmi, którzy kiedyś żyli. I wtedy nagle ten świat zupełnie inaczej zaczyna dookoła wyglądać. Co było dalej? Oczywiście powstały dwa rysunki przez Elizę wykonane, przedstawiające Chopina, zachowały się do dzisiaj. Fryderyk potem wrócił do Strzyżewa, ze Strzyżewa do Warszawy i już więcej w Wielkopolsce się nie pojawił. Bywają rodzice. To był rok 1829. Królestwo Polskie zaczęło być coraz goręcej. Przychodzi jesień 1829. Przyjaciele Chopina normalnie wypychają za granicę. widzą, co się szykuje, tu będziesz tam potrzebny jak dziura w moście, lepiej zrobisz, jak stąd znikniesz, będziesz działał w swoim kierunku, przynajmniej ty coś zyskasz, my na tym, a tu stronę, niewiele nam pomożesz. No i rzeczywiście wyjechał, wybuchło powstanie listopadowe, kontakty się skończyły. Proszę Państwa, Radziwiłł z Chopinem już się więcej nie spotkali po 1829 roku. Nie było żadnych pieniędzy, nie było żadnych dotacji dla kompozytora ze strony Antoniego Radziwiłła. Jedyną pomocą w tych warunkach naprawdę istotną były listy polecające, które Antoni Radziwiłł napisał Chopinowi z przeznaczeniem dla Walentego Radziwiłła, jego brata mieszkającego w Paryżu. Bo wiadomo, że młody człowiek przyjechał na zupełnie surowy grunt, jest zupełnie nieznany, ktoś musi go prowadzić i te listy mu naprawdę pomogły. Ale potem radzić musiał sobie sam. I Chopinowi od razu tak nie szło najlepiej, bo najpierw pojechał do Wiednia i pisał w listach, wściekał się, denerwował, że tam jest szaleństwo ze Straussem. Wiedeń zwariował na punkcie Straussa, żaden inny kompozytor nie jest w stanie się przebić. Jego to wkurzało, denerwowało, bo na koncertach nie ma takiego odzewu, na jaki liczył. No ale co? To jest życie. W Berlinie nie koncertował wcale. Natomiast w Paryżu rozpoczął karierę idealnie. No i teraz draczna historia, proszę Państwa, pewnego obrazu. Są Państwo zmęczeni, przepraszam. Ale postaram się jeszcze to krótko powiedzieć. Mianowicie jest taki znany obraz Henryka Siemiradzkiego przedstawiający Chopina na koncercie